Jakie znaczenie ma dla Pana otwarcie granicy ormiańsko-tureckiej? Dla mnie osobiście jest to ważna sprawa, ale nie tylko dla mnie, również dla Armenii. Czy jest to potrzebne wyłącznie Armenii? Ja, jako obywatel turecki, należący do mniejszości ormiańskiej, pragnę oczywiście, aby istniały więzy z Armenią, aby relacje naszej wspólnoty i naszego kraju były w pełni otwarte, abyśmy mogli utrzymywać stałe, swobodne kontakty, bez lęku i bez żadnych obaw. Poza tym chciałbym, aby między narodami Armenii i Turcji nastąpiła pewnego rodzaju normalizacja. Jest to potrzebne dla odnowy psychicznej obu narodów. Czy jest to możliwe? Czemu nie? Czemu nie? Jeśli obie strony przyjmą postawę demokratyczną, myślę, że przyszłość przestanie być czymś niezrozumiałym. Ten obywatel turecki ormiańskiego pochodzenia, Erand Dink, był wyjątkowym człowiekiem. Był twórcą tygodnika Agos i przez całe życie toczył walkę o wolność i poszanowanie praw człowieka. Był głosicielem szacunku dla historii i rzecznikiem pojednania turecko-ormiańskiego. Głęboko wierzył w dialog i w jego pilną konieczność. Marzeniem Erant'a był przede wszystkim świat żyjący w pokoju, aby Turcja mogła żyć w pokoju. Dzięki dialogowi, rozwiązywaniu konfliktów i sporów pomiędzy narodami, dzięki zbliżeniu i nawiązywaniu więzów przyjaźni między Turcją i Armenią. Oto ja. Miałem dwóch braci. Miałem około 8 lat, moi bracia 6 i 4 lata. W tamtych czasach żyła jeszcze moja babcia i to ona zaprowadziła nas do armeńskiego kościoła protestanckiego w Gedik Pasza, do sierocińca, który znajdował się w podziemiach tegoż kościoła. Zaprowadziła nas tam, ponieważ nasi rodzice rozwiedli się i nie mogliśmy zamieszkać ani z jednym, ani z drugim z nich. Żyliśmy więc na ulicy. Nie było problemu, aby w zimie mieszkać w sierocińcu, ale w lecie większość czasu spędzaliśmy w ogródku koło kościoła. To było małe, betonowe podwórko. Zarząd kościoła podjął kroki, aby poprawić warunki naszego życia. Znaleźli i kupili teren około 100 km od Istambułu. To było w Tuzle. Obóz ten założony, kierowany przez Eranta Guzeliana, dzięki zaangażowaniu i pracy dzieci, staje się dla nich małym rajem. Ze względu na problemy rodzinne, jakie przeżył w dzieciństwie, Erant mógł stać się człowiekiem poranionym i zamkniętym w sobie. Stało się zupełnie odwrotnie. To tak, jakby jego hamulce były popsute. Nie działały sprawnie, a mimo to on spokojnie jechał dalej przez życie. Erant troszczył się zawsze o najsłabszych i najbiedniejszych. Kiedy dorósł, uczęszczał regularnie do szkoły oraz do ewangelickiego kościoła ormiańskiego, jak również do ormiańskiego kościoła apostolskiego. Miał zawsze otwarty umysł. Niezwykle krytyczny w tym sensie, że nie znosił niesprawiedliwości. Zawsze miał w sobie pragnienie prawdy. Po skończeniu studiów zoologicznych, literackich i filozoficznych na Uniwersytecie w Istambule, Erant prowadzi razem z braćmi księgarnię i interesuje się światem wydawniczym. Ostrzy swoje pióro, uprawiając krytykę literacką w gazetach wspólnoty ormiańskiej. W 1977 roku, w wieku 22 lat, żeni się z Rakel, dziewczyną, którą poznał w sierocińcu Gedik Pasza. Jego małżeństwo z Rakel również miało wielkie znaczenie, ponieważ Rakel jest kobietą pełną wiary.
kimś, kto rzeczywiście pozostaje w komunii z Bogiem. I myślę, że wspólnie potrafili stworzyć małżeństwo, a po urodzeniu dzieci, rodzinę, która stała się znakiem dla wielu innych, jako że żyjąc w Turcji i będąc pochodzenia ormiańskiego, rodzina ta niosła w sobie wartości uniwersalne. Tak, myślę, że jego troska o prawdę i sprawiedliwość była związana z jednej strony z jego pochodzeniem, z jego przynależnością do mniejszości narodowej, ale również z jego chrześcijańskim wychowaniem, ze znaczeniem, jakie miały wartości chrześcijańskie w jego życiu. Wspólnie z Raquel, Erand zajmuje się prowadzeniem obozu w Tuzla. Niestety ten mały raj zostaje im przez państwo tureckie odebrany i zamknięty w 1983 roku. W 1980 walka o sprawiedliwość prowadzi Eranta do więzienia. Są to czasy, gdy zamachy ormiańskiej grupy Asala pogłębiają postawy antyormiańskie w Turcji. W latach 90. radykalizacja społeczeństwa i zaostrzenie polityki tureckiej w stosunku do mniejszości sprawiają, że Erand postanawia wyjść z cienia i głośno i zdecydowanie bronić praw wspólnoty ormiańskiej. Często brany jest za szaleńca, ale to właśnie on w 1996 roku zakłada pismo Agos, co po ormiańsku oznacza bruzda. Jest to 12-stronnicowy tygodnik, w którym 10 stron redagowanych jest po turecku, a 2 po ormiańsku. Oto pierwszy raz w Turcji ukazało się czasopismo ormiańskie. W Turcji w ciągu ostatnich 30 lat słowo ormiański stało się w mediach i na ulicach prawie obelgą. Ormiański, słowo ormiański, wszystko co ormiańskie. Na każdym rogu obrażano Ormian, a my na ogół zupełnie nie reagowaliśmy. A więc pomyśleliśmy, że trzeba stworzyć turecką gazetę, w której odpowiemy na te kłamstwa i oszczerstwa i która pozwoli nam zająć pozycję obronną wobec państwa, reprezentować interesy wspólnoty ormiańskiej. Oral Çalışlar jest tureckim dziennikarzem związanym z tygodnikiem Agos oraz dziennikiem Radikal. Dzięki Agos Erand stał się znany i to pozwoliło mu wypowiadać się w prasie i w telewizji i wyjaśniać, czego pragną Ormianie, co przeżyli i w jaki sposób można poprawić relacje ormiańsko-tureckie. Erand mówił, że jeśli naprawdę zaakceptujemy naszą przeszłość, jeśli zmierzymy się z historią naszych własnych narodów, prawdziwa relacja stanie się możliwa. Deniz Tuna jest Turczynką, adwokatem w procesie Eranta Dinka. Ani w szkole podstawowej, ani w średniej, ani na studiach nie słyszeliśmy ani słowa o kwestii ormiańskiej. Nie wiedzieliśmy, co przeżyli Ormianie w 1915 roku i nie wiedzieliśmy nawet tego, że jest jakiś problem ormiański w relacjach politycznych pomiędzy Turcją i Armenią. Ja i moje pokolenie dowiedzieliśmy się o tym wszystkim dopiero niedawno. Çok kısa bir süre önce böyle bir sorunun varlığından haberdar oldular. Fragment wywiadu udzielonego przez Eranta Dinka dla dziennika Radikal w lutym 2006 roku. Ale co się właściwie wydarzyło w 1915 roku? Nie ma najmniejszej wątpliwości, jakim słowem należy określić to, co się wydarzyło w 1915 roku, ale nie troszczę się nadmiernie o właściwe określenie. Jest to historia, która tkwi głęboko w każdym z nas. To doświadczenie, które głęboko poraniło zarówno nasze ciała, jak i nasze wnętrza. To dotyczy każdego Ormianina.
Pastor René Leonian jest prezydentem Ormiańskiego Kościoła Ewangelickiego. Razem ze swoją żoną Sylwii mieszka w Armenii od 1994 roku. Le génocide, c'est vraiment une histoire très triste. Ludobójstwo Ormian to naprawdę bardzo smutna historia. I po dziś dzień, chociaż upłynęło już ponad 90 lat, kiedy rozmawiacie z jakimś Ormianinem, to niezależnie od tego, czy mieszka w Armenii, czy w diasporze gdziekolwiek w świecie, temat ludobójstwa nie pozostawia go obojętnym. Zamordowano wtedy 1,5 miliona Ormian, to znaczy 2/3 ludności ormiańskiej. Ci, którzy przeżyli, rozproszyli się po całym świecie. Ten akt ludobójstwa nie jest odległą historią. Jest nadal obecny. Kiedy byłem dzieckiem, dziadek często mi opowiadał o tym, co się wtedy wydarzyło. O tym, jak zostali zabici moi wujowie i jak reszta rodziny porzuciła kraj i uciekła za granicę. Tak jest w każdej rodzinie. Oznacza to, że w każdej z tych rodzin pamięć o ludobójstwie zostaje wciąż żywa. Fethiye Çetin jest Ormianką i obywatelką Turcji. Jest pisarką i adwokatem w procesie Eranta Dinka. Erant był człowiekiem, który obalał tabu. W Turcji największym i najbardziej nietykalnym tabu jest kwestia Ormian. I jednym z ludzi, którzy najmocniej zachwiali tym tabu, był Erant. Erant był jedną z postaci, które sprawiły, że możemy dzisiaj dyskutować na temat wydarzeń z 1915 roku. Turcy są zaniepokojeni procesem uznania ludobójstwa Ormian, który to proces zatacza coraz szersze kręgi. W jaki sposób Turcy podchodzą do tego problemu i czy któregoś dnia ta sprawa znajdzie rozwiązanie? Administracja państwowa, którą my nazywamy państwem wewnętrznym, nie pozostawia swobody. Nie chce, żeby ludzie się nad tym zastanawiali, żeby mówili swobodnie na ten temat. I wywiera na ludziach coraz to mocniejszą presję. Z kolei za każdym razem, kiedy któryś z parlamentów europejskich czy parlamentów innych krajów uznaje ludobójstwo Ormian, wywiera to presję na Turcję. Naród odczuwa wtedy tę presję i stawia pytanie, czy ten akt ludobójstwa miał miejsce, czy też nie, ponieważ nauczono ich czegoś całkiem przeciwnego. Oni nie znają prawdy. Ukrywano ją przed ludźmi? Oczywiście, ukrywano przed ludźmi prawdę. Powiedziano im za to coś całkiem przeciwnego, że to nie Turcy zmasakrowali Ormian, ale że to Ormianie zmasakrowali Turków. Oto, co ludzie wiedzą na ten temat. Turcy są przekonani, że zostali zdradzeni przez Ormian. Historia, jakiej nas nauczono, jest właśnie taka. Nie zabiliśmy i nie deportowaliśmy nikogo bez przyczyny. To oni, Ormianie, wbili nam nóż w plecy. Turcy mają w głowach taką właśnie wersję historii. A poza tym bycie oskarżonym o dokonanie ludobójstwa jest dla nich czymś nie do przyjęcia. Mają bowiem subiektywne podejście do historii. Znają historię taką, jaką im opowiedziano i nie widzą potrzeby dyskutowania nad tym, jaka jest rzeczywistość. Oni stworzyli nowego obywatela, nową tożsamość, którą nazwali turecką i która posiada swoją historię, swoją kulturę. Ale jest to sztuczna historia i sztuczna kultura. Jeśli ta tożsamość przestanie istnieć w wyniku ujawnienia prawdy historycznej, będzie to prawdziwe trzęsienie ziemi. Jeśli ta tożsamość się załamie, załamie się kraj. Absolutnie nie podważam rzeczywistości ludobójstwa i mówię o tym w całej Turcji. Ale naprawdę same słowo, nawet w moich ustach, nie ma wielkiego znaczenia. Wiem tylko tyle, że wywieziono z własnej ziemi naród, który ją zamieszkiwał od 4000 lat.
Oto co powiedziałem deputowanym tureckiego parlamentu. Powiedziałem im, nawet gdybyście deportowali ten naród samolotami ze złota, i tak byłby to akt ludobójstwa, ponieważ odcięliście naród od jego własnych korzeni, od jego własnej ziemi, od kultury, którą stworzył. Jeśli Ormianie z diaspory tak zacięcie walczą i z wami, i między sobą, to dlatego, że tak naprawdę szukają własnych korzeni. Są w konflikcie z korzeniami, od których wy ich odcięliście. Dla żadnego narodu zmierzenie się z własną historią nie jest rzeczą łatwą. Szczególnie kiedy jest mowa o ludobójstwie, nie jest to dla nas w żadnej mierze łatwe. Erand Inc. wiele dokonał dzięki swojej gazecie, dzięki swoim wypowiedziom w telewizji, wykładom. Odegrał ważną rolę w procesie przemiany, zakorzenionych w nas przekonań. Oczywiście on nie tylko podważył nasze przekonania. Na przykład jeśli chodzi o mnie, zdałem sobie sprawę, że nie znałem dobrze Ormian, aż do czasu, kiedy poznałem Eranta. A przecież żyliśmy wspólnie z Ormianami. Wspólnik mojego dziadka był Ormianinem. Nazywał się Agop. Był kotlarzem. Ale prawdę o ich historii, ich życiu w Turcji, o ich tożsamości narodowej poznałem dopiero dzięki Erantowi. Pakrat Estukian jest dziennikarzem, Ormianinem, obywatelem Turcji. Wchodzi w skład komitetu redakcyjnego tygodnika Agos. Wiedzieliśmy, że często słuszne walki i rewindykacje mogą stać się niesprawiedliwe z powodu użycia siły i przemocy, że mogą utracić swój pierwotny cel. Erand wiedział, że niczego nie można dokonać siłą, że nie można kogoś zmuszać do czegoś przemocą. Wiedział, że trzeba mu wytłumaczyć, trzeba skłonić do myślenia. Erand nie mówił, macie najpierw poznać i zaakceptować fakt, że dokonaliście ludobójstwa, a potem będziemy rozmawiać. Nie mówił nic takiego. Przeciwnie. Mówił, przyjdźcie, to porozmawiamy. Opowiem wam o mojej rodzinie, o moim narodzie, o wszystkim, co nam się przydarzyło i wy też mi opowiecie, a ja was wysłucham. Wysłuchajmy siebie nawzajem. A więc dla Eranta nie było najważniejszą rzeczą samo potwierdzenie czy odrzucenie faktu ludobójstwa, ale rozmowa. Fragment artykułu napisanego przez Eranta Dinka w czerwcu 2006 roku. Obrona idei życia wspólnego. Oto co powinno być naszym jedynym celem. Życie równolegle, obok, nigdy w historii nie przyniosło najmniejszego rozwiązania problemów tego świata. Krikor Agabaloglu urodził się w rodzinie ormiańskiej. Spędził dzieciństwo w okolicach miasta Malatya w środkowej Turcji. Dzisiaj jest mężem Marii i ojcem dwojga dzieci. Razem z żoną mieszkają w Istambule, gdzie Krikor jest pastorem ormiańskiego kościoła protestanckiego w Gedik Pasza, dzielnicy tego miasta. Byłem nauczycielem historii Turcji. Skończyłem studia, ale rząd nie przydzielił mi stanowiska. Powiedziano mi, że nie ma wolnych etatów. Wszyscy moi koledzy dostali pracę w tureckich szkołach, ale dla mnie nie było wolnego etatu. Jeśli chodzi o ludobójstwo, mówi się o wielu jego przyczynach. Ale my żyjemy w Turcji. Dobrze wiemy, że powody były dwa. Po pierwsze, sam fakt bycia Ormianinem. Po drugie, chrześcijaninem.
I w pewnym stopniu do dzisiaj jest tak samo. Ciągle nam się powtarza. Dlaczego nie zostaniesz Turkiem? Dlaczego nie zostaniesz muzułmaninem? Dzisiaj stosuje się wobec nas tę podwójną presję. Wywiera się nacisk, prześladuje się nas. Dzisiaj w kościele w Gedik Pasza, w centrum Istanbul, spotykają się wspólnie Ormianie i Turcy, aby się modlić podczas nabożeństwa, któremu przewodniczy pastor Krikor. W Biblii czytamy, że ani mocą, ani siłą naszą, ale mocą Ducha Pańskiego. Bo Duch Pański ma władzę nad wszystkim. Jeśli wierzysz w Boga, jeśli masz do Boga zaufanie, to gdziekolwiek będziesz, w jakiejkolwiek znajdziesz się sytuacji, wiedz, że Twój Bóg, który jest wszechmocny, da Ci zwycięstwo. Zawsze pokładaj ufność w Bogu. Pan mnie powołał, nawiedził mnie, nawróciłem się. Tak, żyję w tym kraju, moim ojczystym kraju. Dużo tu wycierpiałem z powodu bycia Ormianinem, chrześcijaninem. Ale kiedy poznałem Jezusa, Jego prawdę, kiedy poznałem Ewangelię, nauczyłem się również przebaczać. Przebaczać i kochać. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze i są bardzo ważne. Jezus uczy nas jednego i drugiego. Czy Erand Dink ma przyjaciół Turków? Oczywiście. Co oni sądzą o Twoich poglądach? Mam wielu przyjaciół, którzy uznają fakt ludobójstwa, znają prawdę. Mam również i takich, którzy nie są w stanie uznać, że ludobójstwo miało miejsce, ale starają się mieć życzliwe podejście, zadają pytania. Zwykle im pomagam. Erand był człowiekiem, który wierzył, że można zmienić Turcję i świat. Możecie zadawać się tylko z osobami, które są do nas podobne. Możecie zawsze być tylko z nimi. Ale Erand spotykał się z ludźmi o różnych poglądach. Próbował ich przemienić i wierzcie mi, był bardzo, bardzo skuteczny. Erand był w Turcji prawdziwym pomostem pomiędzy Ormianami i innymi grupami etnicznymi. Oto co w tygodniku Agos ze stycznia 2004 roku Erand Dink napisał na temat tożsamości ormiańskiej. Ormianie stali się przeżywać swoją tożsamość przez pryzmat prawdy o ludobójstwie, co stało się w końcu samą istotą ich tożsamości. Ale głównym elementem, który przeszkadza w formacji prawdziwej tożsamości i który toczy ją jak rak, jest obsesja turecka. Podstawowym problemem pozostaje więc to, czy Ormianie będą potrafili uwolnić swoje poczucie tożsamości narodowej od tej tureckiej obsesji. My, którzy żyjemy w Turcji, mamy lekarstwo, które leczy ten traumatyzm. Jest to możliwość życia wspólnie z Turkami. Wobec ciągłego zagrożenia ze strony sił, które pragną go uciszyć, Erand Dink pisze. Zostałem skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu za czyn, którego nie popełniłem, czyli za obrazy tureckiej tożsamości narodowej, z artykułu 301. W marcu rozpocznie się proces przeciwko mnie, ponieważ powiedziałem, to jest ludobójstwo. Metodą dezinformacji udało im się sprawić, że spora liczba osób widzi w Erandzie Dinku człowieka, który obraża tożsamość turecką. Mój komputer pęka,
od słów pełnych gniewu i pogróżek. Kto wie, jakie jeszcze niesprawiedliwości będę musiał stawić czoła. Kiedy Erand pisał swoje ostatnie artykuły, wiedział, że zostanie zamordowany. Przeczuwał to, ale my nic nie rozumieliśmy. Po południu, 19 stycznia 2007, Erand Dink został zamordowany przed drzwiami redakcji swojej gazety przy jednej z największych ulic Istambułu. Tego dnia umilkł jeden z najbardziej odważnych i wolnych głosów Turcji. Głos Rakel, żony Eranda Dinka, Ormianki mówiącej po turecku, rozbrzmiewa we wszystkich programach państwowej i prywatnej telewizji w Turcji. W Biblii, w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 15, wersecie 13 Jezus mówi: nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół swoich. Dzisiaj wstaje nowy dzień i światło wyłoni się z ciemności. Moi bracia, to jego miłość ku prawdzie, ku jasności, jego miłość do przyjaciół doprowadziła go aż tutaj. To, co uczyniło go wielkim, to to, że nie poddał się strachowi. Tak, mój miły, czy możemy zapomnieć o tym, co uczyniłeś? O tym, co powiedziałeś? Jakaż siła może nas zmusić do zapomnienia, mój miły? Czyż zapomnimy ze strachu, mój miły? Czy z powodu prześladowań? Czy dla zabawy i uciech tego świata, mój miły? Nie, nic nie zmusi nas do zapomnienia, mój miły. Piszę do ciebie ten list miłosny, mój miły. Ja również musiałam zapłacić tę wielką cenę, mój miły. To dzięki Jezusowi mogłam napisać te słowa. Oddajmy należną Mu chwałę, moje miłości. Oddajmy każdemu, co się Mu należy, moje miłości. Zlikwidowali fizycznie Eranda, ale sami zostali zaskoczeni faktem, że to zabójstwo nagle zrodziło setki tysięcy Erandów. Ludzie wyszli na ulicę i powiedzieli: wszyscy jesteśmy Erandami Dinkami. Po raz pierwszy w Turcji Kurdowie, Ormianie, Turcy z prawicy i z lewicy, wszyscy tam byliśmy. Duchowni muzułmańscy, islamiści i przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Wszyscy tam przyszli dla Eranda. Nigdy dotąd nie widziano takiego zgromadzenia w Turcji. Od lat 80. po raz pierwszy widziano taki tłum. Uważam, że to było niezwykle ważne. Kiedy ludzie tacy jak Erand Dink próbują zawiązać jakąś formę dialogu między Ormianami i Turkami, to zmusza to nas, zmusza mnie do postawienia sobie szeregu pytań. Jak wybaczyć temu, kto nas masakrował, kto nam uczynił zło, jeśli on nie chce przyznać się do winy? Czy jest to w ogóle możliwe?
Muszę przyznać, że dla mnie również jest to ogromny problem. Z pomocą Bożą próbuję, prowadzony przez Ducha Świętego, zrozumieć, czego Bóg ode mnie oczekuje. I zrozumiałem następującą rzecz. Zrozumiałem, że Bóg mnie kocha niezależnie od tego, czy proszę Go o przebaczenie, czy też nie. Serce Boga jest sercem przebaczającym. To jest siła wyzwalająca. Zrozumiałem, że kiedy jestem zdolny do przebaczenia mojemu wrogowi, to ja sam zostaję wewnętrznie uwolniony. To zupełnie nie zmienia rzeczywistości. Nie zmienia winy, jaką mają wobec Ormian, czy to Turkowie, czy ktokolwiek, ale to problem między tymi osobami a Bogiem. C'est le problème entre la personne qui a commis la faute et Dieu. Ja nie mogę rozwiązać tego problemu, ale mogę rozwiązać mój wewnętrzny problem i zostać uwolniony z tego ciężaru historii. Kiedy myślę o tym wewnętrznym uwolnieniu, o mojej relacji z Bogiem, o mojej z Nim bliskości, daleko mi do myśli o poddaniu się, do odłożenia na bok kwestii ludobójstwa. Będę nadal pracować po to, by prawdzie i sprawiedliwości w stosunku do ludobójstwa Ormian stało się zadość. Myślę, że jeśli uda mi się przebaczyć Turkom, nawet jeśli Turkowie nie proszą mnie o przebaczenie, jest to przede wszystkim wyzwolenie dla mnie. Przebaczenie jest siłą, która uwalnia mnie wewnętrznie. W tym miesiącu możemy modlić się o to, aby zbliżenie, dialog i więzy przyjaźni między Ormianami i Turkami mogły wzrastać w prawdzie i w przebaczeniu. Słowo na ten miesiąc znajduje się w Psalmie 84, w wersecie 11. Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój.